Witam wszystkich bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku z mapki Agrarian Sky. Nazywam się SafeMod. Dzisiaj wreszcie zbudujemy to, co jest tutaj najważniejsze, czyli fabryczkę pod tworzenie naszych rud. Tutaj sobie troszeczkę pograłem między ścigami, troszeczkę sporo pograłem i nazbierałem sobie troszeczkę rudy. Tutaj macie... Wow, po prostu masakra, ile to się wykonywało, aż sobie wykonałem wreszcie diamentowy hammer, bo tyle tych kamiennych szło, że nie dało się tutaj tego ogarnąć. Po prostu szlak jasny trafiał. Grze aktualnie mam tylko Hendriu, może mu napiszmy. Przywitaj się. Nagrywam. Jak masz ochotę, oczywiście. Tak, przywitaj się, pozdrów YouTube'i i tej wiecie o co, kaman. Dobra, w takim razie tutaj jak widzicie postawiłem sobie Terrian Smasher. Jest to coś typu Block Breakera z modyfikacji Thermal Expansion. Pokażę wam tylko i wyłącznie recepturkę i ogólnie jest zasada działania. Recepturka jest bardzo prosta. Kładziemy go tą stroną naszego bloku, on całkowicie kopie, on nie ma swojego GUI takowego. Jest ustawiony domyślnie na low, czyli zawsze kopie, czyli jak stąd zabiorę coś, to on to będzie spokojnie uzupełniał. Ale my na tym nie będziemy bazowali, bo to jest głośne, to mnie troszkę irytuje, dlatego będziemy robić coś innego. Specjalnie wrzuciłem tutaj do przerobienia stone, gdyż uznałem, kurczę, mamy tyle tej rudy, będziemy przecież samego kobla używali, dlatego też, biorąc pod uwagę, że tutaj jest osoba, natomiast druga osoba, to w tą stronę ja się będę rozbudowywał, powiększając naszą wysepkę i tutaj tą całą sekcję rozwalimy tutaj naszej wysepki i tutaj zbudujemy platformę, w której właśnie będziemy mogli postawić nasze wszystkie maszyny. Nie wiem, czy jest tutaj jakieś chunklo adder, teraz właśnie zweryfikujmy. Chunklo adder, wpiszmy na początku chunk. Jest ten chunklo adder, więc jest w porządku, ale czy jest jeszcze inny? Jest jeszcze teleport chunk loader. Jego nie mamy. To jest całkowicie coś innego, więc to jest nieważne. Ale jest tamten, więc spoko. F7. Chunki sobie zobaczmy, jak one tutaj idą. Bo chciałbym wybudować się oczywiście na wielkość jednego chunka. Standardowo zresztą zawsze wam to mówię. Budujcie się zawsze na chunki, a nie, że wiecie, budujecie się nie wiadomo jak. Zawsze chunki to jest o wiele lepszy już sposób budowy. Czyli po prostu stały build, chunkowaty i wszystko będzie zawsze w porządeczku. Więc... ten oto chunk tutaj pierwszy, co tutaj mamy umiejscowiony. Tak, jak to jest? Zyrus? Nie wiem, któż to. Powiedz jeszcze, ktoś ty. Panie serwer. Dobra, tak o, w tym miejscu wybudujemy sobie teraz platformę. Ja oczywiście to przyspieszę, więc spoko, pozdrawiamy z Zyrusa, właściciela serwera oraz TS-a, na którym siedzimy. Zresztą jeśli chcecie się tutaj powbijać na TS-a, od razu wam mówię, że mnie spotkanie na TS-ie jest bardzo ciężko, bo ja po prostu mam mało czasu. Zresztą to wiecie bardzo dobrze z poprzednich TS-ów, na których ja teoretycznie bywałem, że rzadko kiedy tam jestem, po prostu nie mam kiedy się wbijać. Ale jeśli macie ochotę się wbić na TS-a, to standardowo od samego początku, jak nagrywam Agrarian Sky, macie w opisie link do TS-a właśnie z tego serwera. Oraz tutaj macie też same jeszcze inne kanały potworzone przez Zyrusa, więc zapraszam, jeśli macie taką ochotę, a nie macie TS-a, na którego moglibyście się wbić. Może to jakiś kanał też uda wam się uzyskać, nie wiem, musicie po prostu porozmawiać sobie z administracją już sami osobiście. Ja kiedyś tu może zaplanuję sobie własny swój kanał stworzyć, ale to muszę jeszcze z nimi porozmawiać, bo jeszcze nie uzgadniałem tej sprawy. Okej, więc wybudujmy sobie naszą platformę. Grzesiek, kto będzie zbierali jeszcze rudę, bo tak trzeba przepalić tego stona, bo tego kobla nie chciałem zastosować. Co potrzebujemy wykonać, żeby nasza fabryka miała naprawdę rączki i nóżki? Wchodzimy sobie w modyfikację Thermal Expansion i tutaj jest kilka rzeczy bardzo istotnych dla nas do wykonania. Pierwszą z nich jest oczywiście Autonomous Activator, czyli specjalny blok, który będzie aktywował rzeczy, które ma w sobie. Tyczy się to itemów do kładzenia oraz itemów do używania. Więc potrzebujemy tego jak najwięcej się tylko da. Emeraldów nie mam aż tak dużo, mam tylko 9 sztuk, więc jestem w stanie wyprodukować tylko i wyłącznie 4 takie autonomusy, ale na początek to nam spokojnie wystarczy. Będziemy oczywiście tutaj międzyczasie sobie jeszcze przerabiali grawę, tylko tutaj jeszcze troszeczkę mam do przerobienia i może wyleci nam jeszcze jeden emerald i wtedy już będzie super ekstra wszystko wypaśne. Co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy wykonać standardowo generator kobla, ale w tej postaci, oczywiście lepszy, troszeczkę wydajniejszy. Czyli tak o, pierwsze co pistony będziemy potrzebowali. I jeszcze tak o, stworzymy jeszcze autocrafting, ten, jestem w stanie go wykonać, a do niego bym musiał jeszcze stworzyć tak o, workbench'a z tej recepturki, też jesteśmy w stanie go wykonać, oraz oczywiście plan
Tutaj tylko sprzedałem papier i właśnie papieru ja nie mam. Nie posadziłem jeszcze w ogóle sugarcane'ów. No właśnie. Kurczę, wiedziałem, że mnie wreszcie napadnie, że to, że zapomniałem go posadzić, bo mam sugarcane, oczywiście spokojnie już je mam zrobione, więc w takim razie szybciutko, zawczasu, póki jeszcze pamiętam, trzeba je szybko posadzić, bo to będzie nam wręcz niezbędne do późniejszej zabawy. Więc w tym miejscu dajemy bloczek, w tym miejscu bloczek. Sprawdźmy, czy możemy w tych miejscach posadzić, oczywiście. I w tym miejscu kolejny. I to musi nam się jak najszybciej zrobić, bo potrzebujemy tego dosyć sporo. Sprawdźmy tego, czy tutaj można jeszcze bone meala użyć. Wątpię w to, ale kto nie próbuje, temu się nie udaje. Nie da się. Dziękuję bardzo, to byłoby na tyle tej głupiej akcji. Więc podstawy, tu oczywiście was chyba nie muszę tego uczyć, no ale wykonajmy to już, żeby wszystko było dokładnie opisane i jak dokładnie to ma być budowane. Widziałem, patrzyłem się ogólnie wstępnie, jak ludzie bawią się z Agrarian Sky i znalazłem kilku Anglików, którzy też to prowadzą i powiem wam, że u nich mi strasznie przeszkadza to, że oni po prostu nic nie tłumaczą. Dosłownie nic, co tylko oni tam wykonują, nie jest wytłumaczone. Nie wiem, od czego to zależy, po prostu uznają chyba, że ludzie wiedzą takie podstawy i nie muszą tego tłumaczyć. Ale mi się wydaje, że po to właśnie to się nagrywa, żeby właśnie wytłumaczyć osobom, które no niekoniecznie mogą to w pełni rozumieć, jak to używać. No ale mówię, niektórzy mają troszkę inną mechanikę, inny sposób działania, że tak to powiem. Dlatego też no nie dziwię się, że no Anglikom się nie chce. Anglicy uznają, że wszyscy są bardzo inteligentni, wszyscy tak rozumieją jak oni, no i dlatego oni nic nie tłumaczą przeważnie. Dobra, tych ser potrzebujemy więcej, za tym idzie, potrzebujemy więcej wykonać szkła. Szkło oczywiście powstaje poprzez przerobienie naszego kobla na postać grawerową. Jak już widzicie, tutaj znalazłem bardzo szybki sposób na przetwarzanie tego, bo naprawdę troszeczkę tego przerobiłem, więc sposób ogarnięcia tego, jak to przetwarzać, już mam po prostu w malutkim moim paluszku, więc to już jest spokojnie ogarnięte i też wam polecam właśnie taką mechanikę, czyli kładziecie to na ziemi i przetwarzacie. Jest to zdecydowanie najszybszy sposób, jaki zlokalizowałem. Szybszego nie ma, żeby to ogarniać w pojedynkę oczywiście. Możecie oczywiście to dwójkami robić, to jest szybciej, no ale w pojedynkę szybszego sposobu nie znajdziecie. Prócz oczywiście automatów. Nie bierzmy ich pod uwagę, bo to byłoby troszkę nie fair. Jakbyście brali tutaj jeszcze automaty pod uwagę, które wiadomo, że będą o niebo szybciej, niżeli każdy inny sposób, którego możecie tutaj sobie wymyśleć. Dobra, mamy troszeczkę stołu, więc spoko. I teraz tego zabudujesz tylko tamtą platformę do końca. Dobra, spróbujmy to teraz to wybudować. Cztery sztuki, jak mówiłem, na razie możemy tylko i wyłącznie stworzyć, ale teraz wam powiem, jak to przyspieszymy. Otóż tego, jeden autonomus kładziemy tymczasowo w tym oto miejscu. Po co? Żeby on to uruchamiał. Czyli uruchamiał nasze przetwarzanie. Bardzo prosta sprawa, ale dzięki temu, patrzcie, wrzucamy tutaj sobie jeszcze grawer i to nam się będzie przestukiwało cały czas. Oczywiście, tak, to ma jeden minus. Nie ma kto tego zbierać tutaj aktualnie, bo mnie tutaj nie ma, więc ja tego nie będę zbierał. Dlatego też będą itemki tutaj latały. Ale biorąc pod uwagę, że ja tutaj jestem niedaleko, to będę co jakiś czas przychodził, zbierał te itemki i w międzyczasie może nazbieramy to, co jest najważniejsze dla nas aktualnie, czyli nazbieramy oczywiście jeden brakujący emerald, bo jego potrzebujemy najbardziej. Ale dobra, tamto nam się teraz wykonywało. Fuck, safe, co ty kładziesz tutaj? Okej, zapełnijmy to i zapełnijmy to również i resztę. Odłóżmy, żebyśmy mieli oczywiście coś w eku wolnego, żeby zbierać nawet te itemki, które tutaj będą wylatywały co jakiś czas. Dobra, może jeszcze nożyce też odrzucę, tak na razie mi nie będzie potrzebne. A tutaj patrzcie, zbieramy sobie już nasze itemy. Jeszcze nie mamy tego, co potrzebujemy, no ale dobra, dobra. Mam dwa emeraldy. Teraz zastanawiacie pewnie, safe, po co ci one są w ogóle? Safe? Wytłumacz nam. Wytłumacz się, safe, po co ci one są. Teraz dokładnie powiem, ale to pierw wykonajmy sobie może naszą fabrykę, nasz generator. Nic nie mamy na razie, mamy prawie jeden piston. Machine frame'a, jestem w stanie wykonać. Chyba bodajże, tylko jeszcze potrzebuję sobie złoto zabrać. Złoto nie stąd, tak, zbieramy oczywiście. Tylko stąd sobie złoto zabieramy. Dobra, i teraz chodźmy z powrotem w to miejsce. I tu jedno złoto kładziemy na samą górę. Okej, okay, machine frame jest wykonany. Oczywiście będę potrzebował ich więcej, ale to zaraz będziemy wykonywali bardziej masowo. Coś jeszcze potrzebuję? Nie, jest nasza produkcja obsydianu, właśnie i wygadałem się, co chcę produkować. Tak, to będzie oczywiście produkcja obsydianu póki co. Teraz tak o.
jak to zbuduję? Jakoś to, żeby ogarnąć to wizualnie. Zrobimy tak, o, w tym miejscu postawię naszą fabrykę na razie i potrzebuję jeden obsydianu. Tak, dokładnie jedną szkodę, tylko potrzebuję obsydianu, żeby wyprodukować coś, co będzie mi bardzo pomocne teraz, przynajmniej przy tym zbieraniu. Żeby to wyprodukować, potrzebuję moje wiaderko. Jest wiaderko. I tak, o, potrzebuję dostarczyć mu standardową lawę oraz, pewnie się domyślacie co, czyli wodę. Czyli dwa itemki podstawowe. Nasz generatorek tamten nie potrzebuje żadnego prądu ani nic, on działa sam. Więc produkuje nam teraz już on obsydian. Ja od razu mu dostarczam więcej wody, więcej lawy, gdyż później będzie on produkował tylko w momencie cobblestone'a. Dlatego też będzie mu to niezbędne. Mam dziwne takie przycinki raz na jakiś czas. To chyba z powodu jawy, będę musiał chyba ją przeinstalować, bo wydaje mi się, że to chyba to jest powodem takich dziwnych przycięć raz na jakiś czas. Tutaj jeszcze wrzucił lawę, ale to dopiero teraz jak ustawię sobie cobblestone. I teraz mogę wrzucić tutaj lawę. I teraz widzicie, produkcja cobblestone'a ruszyła pełną parą, a my mamy obsydian. I teraz jak już go mamy, wyprodukujemy sobie taką rzecz, jaką jest hopper, a kolejno emerald plus obsydian. I dostajemy vacuum hopper. Co to jest? To jest hopper, który zbiera z otoczenia. Bardzo genialna sprawa, naprawdę on jest przecudowny. I teraz na samej górze jego ustawiamy wyjście. Tu i tu. W ten sposób, nie z przodu, tylko nie z przodu mówię, tu, a może nie, tutaj też nie, okej, okay. Czyli wtedy będę dawał, nie, muszę dać z boku, bo nie ma miejsca tam i tutaj. Czyli teraz wszystko co on zbierze, czyli co ten przestuka, poleci prosto do niego, on przerzuci je do skrzynek. I w ten sposób właśnie poczekamy, aż uzyskamy rzecz, którą potrzebujemy teraz już jak najbardziej, czyli ostatni emerald. A w międzyczasie będziemy oczywiście tutaj produkowali sobie dalej nasze rzeczy w tamtych naszych układach. I oby, żeby ten emerald się wykonał, muszę na pewno to jakoś przyspieszyć, dam tak i kurczę coś na przyspieszenie. Może timer zamontujemy z tyłu, żeby on klikał szybciej, bo to troszkę jest za wolno. Za wolno się wykonuje, zdecydowanie za wolno. Teraz taką, potrzebujemy tego wszystkiego jeszcze item transport pipy. Oczywiście was nie zdziwię, bo to jest podstawa również. Wykonałbym te lepsze, ale tu potrzebujemy hardened glass, którego nie mam oczywiście. Jest inny sposób na wykonanie tego? Nie, nie ma niestety, więc wykonamy te standardowe, czyli lead oraz tin. Lead tutaj też oczywiście mam już przygotowany. Tak, przygotowałem prawie wszystkie itemki, które będą tutaj niezbędne, bo uznałem, że to naprawdę, no nie warto męczyć się tutaj was zamęczać przy oglądaniu tego, jak ja będę po prostu dopiero próbował coś tam wykraftować. Więc mamy fluid, save, kurczę. Dobra, jeszcze raz. Lead i tin po bokach. Dobra, mamy to. I jeszcze do tego wszystkiego wykonamy sobie, tylko potrzebuję oczywiście cobblestone'a. Dźwignię. Po co dźwignię? Bo oczywiście nie stać mi na serwa, więc na razie będę posługiwał się dźwigniami. I do tego jeszcze potrzebuję jakiegoś wręcza. Jakiegoś taniego w miarę wręcza. Z tej modyfikacji jest w ten sposób. Jest dosyć tani, więc go wykonamy sobie. Co tutaj był? Tin chyba. Tak, tin. I mamy wręcza z modyfikacji Thermal Expansion. Ja go nigdy nie używałem, że jak zauważycie u mnie na seriach, nigdy go nie wykorzystywałem, ale teraz jak najbardziej możemy sobie na to pozwolić. Teraz go oddalimy to troszeczkę, bo tutaj tych generatorów będzie o wiele więcej. W przyszłości oczywiście, już mówię wam. I teraz tak o. Nasza produkcja zacznie się tu. Teraz tylko się zastanawiam, żeby tego dobrze obcykać. Tu i tu by się musiała zacząć. I tak dostarczamy itemy. To wyłączmy. Tu itemy zostały tylko się z tych dwóch miejsc. I teraz tak o. Ustawmy teraz co, gdzie ma podążać. Czyli tak o, w to miejsce. A, ale tu trzeba serwa zamontować. Dobra, żeby ustawić gdzie co ma iść, trzeba mieć serwo. Okej. Okay. Więc serwo tutaj wpinamy i tak o, tutaj idzie tylko i wyłącznie cobblestone. To jest whitelist. Teraz tak o, tutaj też whitelist będzie, ale tutaj natomiast będą mogły iść tylko i wyłącznie stone'owe hamery. Więc idziemy tutaj,
Wykonamy sobie nasz tą nowy hammer. Potrzebuję tak o sticky, czyli nasze patyczki. Dobra, przeróbmy to sobie na kłody, na deski, deski na patyczki i nasz kilof. Hammer, tak. Stay w kurczę i lat, jeszcze się pomylisz. Hammer, 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 hammer. I kładziemy go tutaj, w tym oto miejscu. Tylko potrzebuję oczywiście pustą rączkę. I tutaj ląduje hammer. Wszystko jest bez sygnału. Nawet tutaj chyba sygnały nie są istotne. Dobra, teraz tak o. On klika prawem myszki. Nie, on klika... Nie, on klika lewym myszki. Więc on bije. I jest, bije. Ten natomiast klika prawym myszki, gdyż on będzie kładł nam tutaj cobblestone'a. Widzicie, on go teraz wykopie. I dzięki temu będziemy mieli właśnie wyprodukowanego gravera, czyli to, co właśnie potrzebujemy. I teraz pytanie brzmi... hammer, oczywiście. Jeszcze by się przydał. Dobra, jak widzicie, wylądował mi w ręce graver. Ale my tak nie chcemy oczywiście, po co nam on w ręce jest, jak my go potrzebujemy właśnie magazynować. Czyli potrzebujemy coś, co będzie go mogło zbierać za każdym razem. Tu oczywiście vacuum hopper nam się przyda jak najbardziej, który będzie zamontowany dokładnie po środku i będzie to wszystko ogarniał. Dlatego teraz, tutaj widzę, że jeszcze produkują sobie, ale stać mi chyba na jeszcze jedną produkcję. Mi się wydaje. Chyba, że na razie skupiłbym się na czymś innym. Jednak przynieśmy wszystko tak, jak powinno być tutaj faktycznie zamontowane. Teraz go, graver. Montujemy na razie taką tymczasowo w tym jednym miejscu. Po co? Żeby tutaj zamontować nasz vacuum hopper do łapania wszystkich itemów. Teraz od niego do góry ląduje item pipe, który będzie wyciągał to, co on tutaj zgromadzi. Oczywiście go przedłużymy na dwa wysokości i poprowadzimy go tutaj w tył. Teraz tak o. Ten oto, to połączenie ciągniemy jeszcze w tył, usuwając oczywiście to połączenie, bo jest ono nam zbędne. I jednocześnie łącząc go z tym naszym jakby obwodem powrotnym. Czyli tutaj spadamy z nim w dół. Teraz tak o. W tym miejscu montujemy kolejnego autonomusa, który będzie obsługiwał tą naszą fabrykę i w nim musimy coś ustawić, więc potrzebujemy znowu wrzucić kolejne serwo, więc kolejny redstone musimy poświęcić swój, no ale musimy, nic na to nie poradzę. Graver i tutaj on będzie lądował w tym oto miejscu. To oczywiście usuwamy, poleciało to do środka, tutaj, tu będzie wyciągane. Oj, teraz tak, czy ja to ustawię jakoś domyślnie wyjście? Nie, nie dam rady, więc tymczasowo potrzebuję zrobić takiego oto myka, którym jest, nie wiem czy już jest możliwość wieszania, jest już, dobra. Już widziałem, że w którejś tam wersji to dodali, już chyba 1.7 właśnie to ma, chyba tak. Dobra, więc jest wyciąganie zrobione, ale nie ma jeszcze gdzie iść. Nie mają itemki jeszcze gdzie wędrować, więc potrzebujemy wykonać kilka chestów, które właśnie będą odpowiadały za gromadzenie tych itemów, które nie mają gdzie podróżować. W takim razie chesty. Ile ich wykonamy? Powiedzmy 4 chesty. Tylko że... Czy chesty będą najlepszym tutaj wyjściem? Czy może lepiej barele by zrobić? Mają większe gromadzenie, a ja mam bardzo dużo kłód, więc mógłbym sobie spokojnie na to pozwolić. Barele i tak potrzebują chesty do swojej budowy. Z tego co pamiętam jeszcze potrzebują slaby. I to jest chest, slaby i wokół to. I to są barele teraz. One są z innej modyfikacji, jak widzicie, z jabba. Jabba! Tak, nowa modyfikacja, bardzo przyjemna i bardzo prosta, wam powiem, więc każdy z was na pewno powinien przynajmniej sobie na chwilę ją, tą paczkę uruchomić, żeby nawet sobie pobawić się z tymi nowymi modyfikacjami. Bardzo ciekawe one są, naprawdę szczerze je polecam. Teraz taką, emeralda ciągle nie mamy, więc na to, że taką chwilę będę musiał uruchomić, ale muszę oczywiście dostosować go, żeby mógł on faktycznie poprawnie działać. Jak widzicie, mam już, hej, dwa sugarcane'y, jest już kolejny sugarcane, więc teraz będę miał 3 papieru, czyli tyle, ile potrzebuję dokładnie do naszego projektu, więc bardzo fajnie. Ostatnio sobie to zamienimy na papier, więc to byśmy mieli już załatwione. I teraz co ja potrzebuję? Potrzebuję oczywiście więcej pipe'ów. Bo oczywiście układ będzie troszeczkę większy niż zaplanowałem domyślnie, więc pipy są nam jak najbardziej konieczne. Teraz tego, gdzie je zamontujemy? Czyli gdzie itemki nasze będą gromadzone?
I teraz się zastanowię, tutaj będzie cały układ, aż dotąd będzie on budowany. Mogę tutaj go rozszerzyć w razie czego. I teraz gdzie chciałbym pokazywać, co już zebrałem? Tak jak mówiłem, powiększysz generator kobla, więc to jeszcze będzie też rozbudowane. Więc może zasuniemy nasz generator. Żeby nie był widoczny na pierwszy rzut oka. W ten oto sposób go zasłonimy. Ajejku. Ej, oddaj mi. Czekajcie, bo coś kurde mnie nie słucha. Ej, no serio to mnie nie słucha. Dobra, jest już w porządku. Jakoś tam mi się udało. 12 sztuk. Co nam wystarczy? Zobaczymy w praniu, jak to się mówi. Podłączmy oczywiście wszystkie. Może nawet tylko jeden podłączmy. I tak o, teoretycznie itemki powinny lądować do tego najbliższego, a czy do tego z priorytetem. Czy są tutaj w ogóle priorytety do ustawienia? Zobaczmy sobie. Czyli klikamy sobie na nasz kierunek. Staki mają iść pełne. Priorytetów nie widzę. Więc miejmy nadzieję, że one tutaj będą uwzględnione. I spróbujmy puścić ruch. Ej, nie w ten sposób. Ej, obróć się. Proszę ciebie, dziękuję ci. Ok, poszło. I włączmy przesył. Tak, to nie powinno iść do barela. Powinno pójść do tego układu, który będzie go obsługiwał te itemy, które do niego wskoczą, czyli naszego kobla. Do niego powinno wejść. I on to powinien używać. Bez sygnału. Teraz tak się zastanawiam, o co chodzi mu. Tutaj jest tylko i wyłącznie grawer. Spoko, grawer tutaj powinien wrócić w tamto miejsce. Nie chce wrócić. Aha, bo tutaj nie mamy jeszcze wyjścia ustawionego, więc jest w porządku. Ale czemu tutaj nam itemki nie chcą lecieć? Znaczy nie chcą się kłaść tak jak powinny, bo nie ma wejścia ustawionego. I wszystko jasne. Wejście, czekajcie, jak on ustawiam tutaj, czyli wejście z tej strony jest. Czyli tutaj powinno być wejście, powinien teraz już to zrozumieć. Teraz tu stawmy mu wyjście, też wejście tylko i wyłącznie, wyjścia nie ma. I sprawdźmy, czy w ogóle to działa. Dobra, tutaj jest ustawione w porządku. A ten, czekajcie, tak chyba się patrzy, w ten sposób się na niego powinienem patrzeć. I wtedy jest z tej strony. Okej, jest w porządku. Uruchamiamy dostępy wszystkie. I zobaczmy, czy to działa tak jak powinno. Stąd itemki powinny wylecieć, polecieć w to właśnie miejsce. I powinny uruchomić naszą całą produkcję. I na razie dupa blada, ale pamiętajcie, że te item dacty są bardzo wolne, więc mogą one tyle trwać. Zapomniałem ustawić tutaj jeszcze wyjścia. Super safe, o to właśnie chodzi. Tak, zapominaj o takich podstawach, to daleko dojdziesz tutaj naprawdę. Temat na agrarianie, który wymaga sporo rzeczy, sporo ogarniania tych modyfikacji, ale chyba nie jest aż tak źle za mną, chyba jeszcze, że tak się wyrażę. Dobra, nasz układ jest już teoretycznie układem zamkniętym, więc powinno tutaj wszystko działać już poprawnie. Tutaj powinien wskoczyć nam zaraz cobblestone, powinien tutaj wskoczyć, on go będzie przetwarzał. Brakuje mu tylko jeszcze craftingu. Dobra, teraz taką wykonałem sobie już te maszyny, które teraz potrzebujemy. Uznałem, że nie ma sensu tego pokazywać na odcinku, bo i tak czy siak to szybko będzie nam szło. Więc taką, montujemy tutaj nasz Circus Assembler i w nim nastąpi teraz malutka zabawa. Otóż taką, montujemy sobie workbench'a. Gdzie go zamontuję? Może tymczasowo w tym miejscu. Dajemy nasz pusty schemat, a w tym ustawiamy, ucząc go jednocześnie, w jaki sposób ma on produkować dla nas, oczywiście, hamery. Gdyż to jest to, co on będzie potrzebował wręcz niezbędnie, w dużych ilościach na cały układ. I w ten sposób mówiłem mu, tak wygląda hammer. Weź go produkuj masowo. Rzucamy go tutaj. On potrzebuje teraz już prąd. Więc będzie trzeba tutaj jakoś taką pseudoelektrownię zaraz zbudować, która będzie tylko i wyłącznie jego zasilała. Oczywiście wykorzystując thermal expansion, więc Team Dynamo tu chyba zamontujemy. Magnetic Reactor. Dynamo chyba będzie najlepszy w tym miejscu. Tylko jeszcze więcej redstone na kurczę. Zapomniałem o nim całkowicie, że tutaj troszkę tego będzie jeszcze potrzebnego.
Dlatego też, właśnie, o to jest pytanie. Tak, przeglądam sobie zadania, że tutaj jeszcze jest jedno zadanie z akumulatorem, więc aż właśnie bardzo fajnie, bo też ono się nam właśnie teraz przyda. Ten akumulator będzie teraz tam bardzo potrzebny, więc przejdźmy teraz sobie do Thermal Expansion i akumulator. Jesteś tutaj, serwo, szkło. 7 szkła tutaj mamy, spoko, fajnie, fajnie, fajnie. Przerzućmy to jeszcze na górę, żeby tutaj jeszcze nasze szkło się też przepalało, bo będzie nam ono jeszcze niezbędne. Dwie sztuki potrzebuję, bo jeszcze jeden aqua będzie mi potrzebny, jedno serwo będzie potrzebne mi jeszcze w jednym miejscu. Tylko kurczę, strasznie tutaj z redstone'em jestem tak prawie, że na debecie, że się tak wyrażę. Teraz tak, tutaj jest serwo i tutaj jest jeszcze machine block. Więc aż dobrze, że postawiłem od razu sobie więcej szkła do przetwarzania, bo też będzie ono tutaj nam niezbędne. Więc aj, coś mnie przeciało dziwnie, nie wiem o co chodzi. Okej, więc wykonam tą maszynkę oraz wykonamy sobie jednak jeszcze Steam Dynamo. Wiecie, ja zmieniłem koncepcję troszeczkę. Wykonamy sobie coś innego, ale również fajnego. Otóż do tego będziemy potrzebowali Invary, już pewnie się domyślacie co to jest. Są to oczywiście magma engine'y, czyli engine'y na lawę. Dlaczego akurat na lawę postanowiłem jednak, że zbuduję? Bo jak wiecie, mamy przecież produkcję lawy. Tutaj właśnie jest moja produkcja lawy. Więc kurczę, czemu ja je mam nie wykorzystywać? Więc postanowiłem, że jedną z tych, jeden taki crusader zabierzemy ze sobą. Tylko oczywiście zakryję tą lawę pod spodem, co jest. Powiedzmy tak i tutaj ją zakryjmy. I ten jeden Crucible zabierzmy ze sobą. Ok. Więc go już mamy ze sobą. Item dakty też będziemy potrzebowali. I będziemy potrzebowali jeszcze oprócz tego wszystkiego wykonać sobie serwo. A dokładnie nawet dwa serwa. I nasz redstone spada do ilości jedna sztuka. Mam nadzieję, że nie będziemy go już potrzebowali, bo jeśli tak, to będę musiał go craftować. Kurczę, miałem jeszcze jedno serwo wykonać, żeby zaoszczędził sobie jeden redstone. No dobra, ale nieważne, mniejsza z tym. Teraz tak o. Pisaliście mi, że mogę podpalać mój Crucyber pochodnią. Więc zobaczymy razu, jak tutaj będzie to działało. Teraz tak, na tym montujemy nasz Crucyber, do którego właśnie chcę wrzucać kobla. I to jest pytanie, czy w taki sposób mogę to ustawić? Czyli tutaj ustawimy sobie. W takim razie zobaczymy, czy to w ogóle zadziała, że tutaj ma lodować kobel. Jest na whiteliście. I zobaczymy, czy w ten sposób taki układ jest w stanie w ogóle tutaj zadziałać i faktycznie tutaj mi wysyłać tego kobla. Bez sygnału, oczywiście to będzie na samym końcu, ale już jest tutaj zapchane wszystko, więc kobel tutaj powinien nam wskakiwać, chyba że on wymaga od nas dostarczania od góry. Jak tutaj? Faktycznie coś tam ubywa. Ja to usunę i postawię jeszcze raz, żeby tutaj oczywiście to odznaczyć. Zobaczyć, co tutaj się będzie działo. Kwestia, czy tutaj może coś innego wylądować poza koblem? Wątpię. Okej, kobel wskakuje, więc jest w porządku. Działa to tak, jak chcieliśmy. Teraz tak, tutaj montujemy nasz magma dynamo, czyli nasz silnik na lawę. Oraz montujemy tutaj fluid ducta, którego też zasilamy serwem. Ustawiamy mu wyjście i teraz on będzie tutaj dostarczał nam lawę, która będzie zasilała to wszystko. I jak widzicie, działa to, bo lawa dochodzi, więc jest w porządku. Autocrafting będzie nam działał i wszystko będzie tutaj działało bardzo przyjemnie. Więc tutaj teraz, jak tutaj zabraknie nam jednego hamera, hammer zostanie doprodukowany i wysłany automatycznie w to właśnie miejsce. Zobaczymy, czy tak się stanie, czy też nie. Chciałbym, żeby te hamery były różnej tutaj wytrzymałości, tak szczerze mówiąc. No ale zobaczymy, jak to nam wyjdzie w praniu oczywiście. Jak tutaj? Jak widzicie, gravel mamy cały czas na plus, bo co chwilę jest tutaj go coraz to więcej, więc możemy dorobić sobie jeszcze jedną taką maszynkę do takiej zabawy. Namontujemy ją w tym oto miejscu. Więc tutaj ją podmontujmy. Mamy jeszcze jedno serwo, możemy sobie na to pozwolić. Serwo montujemy w tym miejscu i również ustawiamy, że w to miejsce proszę Ciebie, żebyś wysyłał nam grawer. Tylko i wyłącznie grawer jest tutaj dopuszczalny. To odznaczmy. Teraz on tutaj będzie leciał, będzie się stawiał, ale jego nie chcę się stawiać. Teraz wyłączę tą maszynkę na chwilę.
potrzebujemy wykonać sobie jeszcze jedno urządzenie do przesiewania. I montujemy go w tym właśnie miejscu. I co się teraz tutaj wydarzyło? Się pewnie zastanawiacie. Mamy w ten sposób bardzo wydajną fabrykę do produkcji podstawowych OR. Mówię podstawowe, bo tutaj oczywiście tylko te całkowite podstawy są produkowalne. Czyli będziemy tutaj mieli dużo diamentów, dużo emeraldów, a jak będziemy mieli emeraldy, diamenty, to jednocześnie będziemy mogli tutaj budować jeszcze inne fabryki, które również będą bardzo wydajne. Dużo sticków nam poleciało, ciekawe dlaczego. Tu wyjście stworzone jest, spoko. Ale kto nam tyle tych hammerów mógł zjaść? Ten? Pan? Możliwe, możliwe, możliwe. Tutaj widzicie, skoczył nam nowy hammer, więc bardzo fajnie. Więc jest w porządku. A tutaj grawer nam nie wchodzi. Czego? Bo tutaj idzie. Tutaj ma bliżej. Dlatego też ustawmy w tym miejscu, żeby wysyłał do każdego. Czyli po jednym do każdego ma iść. I te dwa proszą sobie o grawer, więc będą dostawali po jednej sztuce graweru. Więc w ten sposób on też się powinien nam tutaj za chwilkę uruchomić. I działa wszystko poprawnie. Gravel tutaj wlatuje do obu, więc teraz nasza fabryczka będzie o wiele bardziej wydajna, a lawa też jest ciągle na plus, więc w ten sposób możemy stworzyć bardzo wydajny generator do produkcji prądu. Prąd jest wręcz bajecznie, banalnie prosty. Zwykły kociołek, zwykła pochodnia na spód, żeby go tylko ogrzewać i dostarczanie tego do magma dynamo, czyli po prostu prąd za free, jak to się mówi, bo nic naprawdę na to my nie poświęcamy, tylko i może produkujemy sobie lawę za free, bo z kobla. Na sam koniec wykonajmy sobie nasze zadania, które wykonaliśmy dzisiaj, więc mamy tu wykonany już moving molten, czyli bierzemy sobie rewarda. Możemy sobie wybrać, dostajemy oba dostajemy. Ok. I dostaliśmy, uwaga, pszczółki cultivate. Nawet fajnie wam powiem, pszczółkami się też tutaj zajmiemy oczywiście. Więc dalej się patrzmy, tutaj nic nie mamy dalej, tutaj chyba coś jeszcze powinno być, ale to chyba w naszych patchach będzie. Power up. Steam Dynamo, jego miałem tworzyć, ale go właśnie nie wykonałem. Autonomic. Rewart, oczywiście ostatni, a czemu żeby nie. I standardowe, jak poprzednio, otwieram, uwaga. Znowu dostaliśmy ówno, tak się wyrażę, bo tutaj nic nie jest ciekawego. Ale jak widzicie, kolejne zadania mamy również wykonane. Teraz zostaje nam wykonać power upa oraz get in rubber. Czyli musimy przerabiać dirt tak długo, aż dostaniemy z tego rubberka. Troszeczkę to jest monotonne. Kończę. Odycy. Tak. Dobra. I wiecie co? I w tym miejscu, czyli na tle naszej pięknej fabryki, tak, na tle naszej fabryki, chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za oglądanie tego odcinka i komentujcie, subskrybujcie, dawajcie lubię, polećcie znajomym, łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa wszystkim!